Na świętego Marcina najlepsza jest gęsina. Dzisiejszą agropasję rozpoczynamy od powrotu do tradycji kulinarnych oraz hitu polskiego drobiarstwa. Maria Sikorska, dzień dobry. Zapraszam na agropasję. Gęsie pipki z pęczakiem, żur na gęsinie czy gęś w kapuście. Takie rozkosze dla podniebienia z gęsiego mięsa serwowano dawniej na polskich stołach 11 listopada, czyli w Dniu Narodowego Święta Niepodległości. Województwo kujawsko-pomorskie już po raz 11 przygotowało akcję Gęsina na Świętego Marcina i zachęcało do przygotowywania smacznych i wykwintnych potraw z gęsiną w roli głównej. Mamy smalce, kiełbasę z gęsi, pasztety, pierogi, kluski ziemniaczane z kapustą kiszoną, żurek, czarninka z grubymi kluskami ziemniaczanymi, półgęski. Bardzo duży mamy dzisiaj wybór. Ludzie doceniają, już wiedzą, co jest zdrowe i zaczynają właśnie jeść. Zostaliśmy wyróżnieni na Festiwalu Smaku Czerniną. No to jest nasz sztandarowy produkt. Czerlina wyborna, naprawdę jestem dumny z tego produktu. Bardzo uwielbiam wręcz, można powiedzieć. Takie zupy jak czerlina, mięso gęsie, wspaniałe. Smak przede wszystkim przy potrawie, przy przyprawianiu mojej małżonki oczywiście. Z Poznania jesteśmy całą grupą, całym autokarem. Wyczytaliśmy w internecie o promocji kujawsko-pomorskiego, no i zachęcone było tak, żeśmy się zachęcili, przyjechaliśmy. Ja lubię czerninę, jest najlepsza, mięsko zdrowe, dobrze się prezentuje na talerzyku, jak się zrobi, że umie zrobić. Nie dziwmy się, że na przykład jest narodowe jedzenie mięsa gęsiego już w tej chwili, co bardzo się cieszę, tak jak w Ameryce je się indyka. No to kochani, a my tym bardziej się cieszymy jako rolnicy, jako hodowcy, bo mamy fantastyczny zbyt. Jeszcze nas chwalą, cieszą, że mogą zjeść wreszcie fantastyczne, zdrowe, cudowne mięso. Bo kto raz spróbował mięsa gęsiego, zawsze już będzie je jadł. Gęś królowała pod różnymi postaciami, pieczona, duszona, smażona i gotowana. Można więc było spróbować gęsiny w różnych wydaniach. Dzisiaj króluje gęsina oczywiście. Gęś faszerowana, czarninka, co tam. Tutaj mamy wszystko, kotleciki z gęsiną, mięsko pieczone, pierogi z gęsiną, wszystko na gęsinie, nawet kasza ugotowana, nie? Jest zdrowa, smaczna, tak, bardzo uwielbiamy. Na udaną gęsinę to trzeba, proszę, to włożyć serca. A taki jest u nas szczególny taki produkt, który, ja tak powiem, jeszcze jest, pamięta moja babka, jak robiła, moja matka, moja małżonka też zaczęła robić, to jest taki gulasz podrobowy na gęsinie. I z ziołami, z przyprawami, to jest super produkt, który dzisiaj zgłosimy do konkursu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To, co widać, moje państwo, to świadczy o tym, że jest zainteresowanie. No, ja nie mogę nic więcej do tego dodać. Klient, nasz pan, on musi skosztować i wtedy kupuje. I tak to jest od dawien dawna. Wszyscy uczestnicy festiwalu mogli skosztować potraw z gęsiny w roli głównej, a także wziąć udział w prezentacjach kulinarnych, między innymi znanego francuskiego restauratora Michela Morana, a także wielu polskich szefów kuchni. Gęś to jest rzecz, która wymaga dużo czasu przygotowania. Jeżeli by pokazaliśmy od A do Z, by spędziliśmy 3 godziny tutaj. Nikt nie ma tyle czasu. Ale przygotowaliśmy się fajnie, mamy różne receptury, które są przygotowane, czy z kasztanami, z kapustą, czy na sałacie, na zimno bardziej, żeby pokazać, że można w inny sposobach przygotować ta gęś. Na pewno, że gęś jest niełatwiej produkt, może nie trudny, ale niełatwiej, bo trochę kapryczny. On może być suchy, on może być twardy, on może być, że trzeba uważać. Broni nas jedna rzecz, miłości do gotowania, to powoduje, że będzie smaczny, a druga rzecz, czas. On potrzebuje czas i spokój, powoli przygotować to wszystko. Gęsinowy festiwal w Przysieku jest już stałym elementem obchodów Święta Niepodległości. Jego celem jest kultywowanie polskich tradycji kulinarnych. To właśnie z Kujaw i Pomorza wywodzi się słynna polska gęś owsiana, rodem z Kołudy Wielkiej. Kołuda Wielka jest protoplastą dla wszystkich właściwie gęsi konsumpcyjnych w Europie. Odkryliśmy ten fakt stosunkowo niedawno, no i wykorzystaliśmy i myślę, że skutecznie. Już w tej chwili Święto Niepodległości w Polsce kojarzy się nie tylko z rogalem świętomarcińskim, poznańskim czy bydgoskim. No i Boże, żeby było tych bydgoskich więcej. Za to z gęsiną i chyba kujawsko-pomorską gęsiną. I wszyscy już wiedzą, że mówiąc o 11 listopada,
o gęsinie Świętego Marcina w Polsce. Na pewno kojarzona jest gęsina właśnie z naszym regionem, a przecież jesteśmy województwem absolutnie rolniczym. Mamy fantastycznych farmerów, producentów. No i jeżeli dodam, że odkąd rozpoczęliśmy akcję promocji naszego województwa poprzez spożywanie wspólnego posiłku z gęsiną w roli głównej, to jest przecież kilka lat, konsumpcja gęsiny w Polsce wzrosła o kilkaset czy tysięcy procent. Te cyfry wystarczą za odpowiedź, że nie tyle warto było, co trzeba było o gęsinie sobie przypomnieć. Dlaczego tylko Niemcy, Francuzi mogą ją nam zjadać, bo jesteśmy największym producentem gęsi w Europie, a spożycie było bardzo niewielkie. Te tendencje się zmieniają i bardzo dobrze. Największy festiwal gęsinowy w Polsce, tego typu jarmarków gęsinowych w Polsce o tej skali po prostu nie ma. Jest to związane przede wszystkim z faktem, że to właśnie nasz region, Kujawsko-Pomorski, jest najbardziej związany z hodowlą, produkcją gęsiny, także eksportem i sprzedażą. Więc jest to naprawdę wyjątkowe wydarzenie, dlatego że można tutaj znaleźć i po prostu spotkać wystawców, hodowców, największych specjalistów od gęsiny w Polsce, ale także producentów innych ciekawych produktów gastronomicznych i nie tylko. Dawniej, 11 listopada, czyli w dzień Świętego Marcina, zajadanie się gęsiną było tradycją. Mówią o tym chociażby stare przysłowia: na Świętego Marcina dobra gęsina. Tradycje hodowli i kulinarnej obecności gęsi na polskich stołach sięgają XVII wieku. Do dziś Polska jest największym producentem gęsi w Europie. Eksport gęsiny na rynek niemiecki sięga od 18 do 20 tysięcy ton rocznie, a polska gęś owsiana uchodzi tam za rarytas. Muszę powiedzieć, że gęsina się cieszy coraz większym zainteresowaniem. Zresztą widać tutaj po samym przysieku, także ludzie przekonują się do zdrowego, ekologicznego jedzenia, szczególnie gęsi z hodowli przyzagrodowych. Ma różne witaminy, i wątróbki, i mięso, i tłuszczyk jest bardzo zdrowy. Tłuszczyk szczególnie leczniczy jest. Dużo ludzi interesuje się właśnie czystym tłuszczem na choroby, na przeziębienia, na bóle reumatyczne. I mięso również jest bardzo zdrowe. My jako fundacja jeździmy na różne szkolenia, na różne warsztaty i staramy się rozmawiać jak najbardziej właśnie ze starszymi osobami. Panie szczególnie bardzo chętnie nam dają różne przepisy, żebyśmy robili potrawy takie jak kiedyś, jak ich potrawy z dzieciństwa. Gęsi masowo wracają na polskie podwórka. Przydomowy chów, który aktywnie promuje Fundacja Hodowców Polskiej Gęsi Białej, może być szansą na wsparcie domowego budżetu w małych gospodarstwach, ponieważ konsumenci są coraz bardziej zainteresowani mięsem z gęsi. My hodujemy gęsi nie tak dużo, w małych stadach. W tej chwili jest taki boom na gęś kołucką, ale w naszym gospodarstwie również znajdziemy rodzime rasy gęsi typu pomorska, landes, garbonosa. Także są mniejsze stada, ale takie właśnie różnorodne. My hodujemy gęsi od dawna. Ja zawsze powtarzam, że moja babcia hodowała, mama, nie miałam innego wyjścia, też musiałam hodować te gęsi. Zauważa się naprawdę duże zainteresowanie. Ludzie coraz chętniej sięgają po to mięso. Bardzo to cieszy, bo jedno ze zdrowszych na pewno. No i widać efekt tutaj dzisiaj. Tak dużo osób się zebrało i pewnie będzie ich jeszcze więcej. Gęś chowu przyzagrodowego, ona zje to, co nam się zmarnuje, powiedzmy sobie, nie przytrzyma do wiosny. Ona nie jest na tych drogich karmiona paszach przemysłowych, tylko paszach gospodarstwa domowego, a więc chów jest bardzo tanie. Oczywiście wydłuża on się z racji, że nie jest to białko, ta pasza zbilansowana, ona nam się wydłuża o ten tydzień, dwa, ale przez to te mięso ma lepsze właściwości, przede wszystkim smakowe i zdrowotne. To jest takie antidotum na choroby cywilizacyjne i zmęczenie XXI wieku. Zresztą wszędzie, wszyscy mówią, wreszcie, jak chcesz żyć, tak musisz jeść. I to powoduje taką koniunkturę w naszych gospodarstwach, małych gospodarstwach, że my wreszcie opłaca nam się to produkować, bo mamy klientelę, mamy osoby z miasta, które chcą więcej zapłacić, bo chcą zdrowo żyć i dlatego to się opłaca. Gęsina w Polsce była przez lata niedoceniana, teraz to się zmienia i mięso gęsi wraca do łask. Zabiegają o nie nie tylko zachodni kontrahenci, ale i krajowe sieci handlowe.